Dzień dobry, witajcie. Mamy sobotkę, słuchajcie, ja w tym samym outficie co wczoraj, a to dlatego, że wstaliśmy, umyliśmy tylko zęby i od razu pojechaliśmy do Lidla zrobić zakup. Powiem wam, że trochę nam się zeszło. Nie było nas w sumie godziny. Wydaliśmy 400, ale w sumie nie byliśmy chyba na zakupach 2 tygodnie. Więc, no wiecie, jak się tak jedzie i kupuje jakby więcej, to tak to czuć przy kasie niestety. No w każdym razie, teraz to rozpakuję, wyciągnę zmywarę, ogarnę tutaj trochę śmieci, słuchajcie, i zaczniemy robić ten chlebek, bo chcę zrobić 2 chlebki ziołowe, dlatego że dzisiaj jedziemy do znajomych na grilla. A że będzie trochę osób i wiem, że ten chlebek jest lubiany, no to właśnie stwierdziłam, że zrobię 2, a nie 1. No tak, żeby w razie czego można było im też trochę tego zostawić. Miałam też robić deser, ale nie spięłabym się czasowo, więc kupiliśmy w Lidlu, słuchajcie, nawet był na promocji. Creme brûlée. Ja uwielbiam ten creme brûlée z Lidla. Weźmiemy ze sobą palnik i będzie taki, o, deserek. No i co? Biorę się do roboty, słuchajcie. Muszę to wszystko powyciągać i szybko ogarnąć, bo mam tu jogurty, mięso, więc wiecie, to nie może czekać. Także do pracy. Nie wiem, czy wy też tak robicie, ale ja sobie często wykładam wszystko na blat, żeby wiedzieć potem, co mam do schowania do lodówki, a co do położenia gdzie indziej. Więc tak sobie to posegregowałam. Tu wam jeszcze szybko pokażę, że to są te kremy brûlée, które bardzo wam polecam na tygodniu francuskim. Można je kupić. To jest coś do grilla. Tu mam moje awaryjne posiłki, czyli pierogi i gotowe takie naleśniki, coś, żeby właśnie na szybko odgrzeć. Powiem wam, że powinniśmy byli jeszcze kupić warzywa na patelnię, bo ja je bardzo często jem z kurczakiem albo indykiem. Dzisiaj był na promocji, więc kupiliśmy sporo indyka, ale zapomniałam o tym. I Andrzej wybierał pieczarki, powiem wam, że nie spojrzał, a jak ja się to im przeglądam, to ja nie wiem, co to jest ten biały meszek, ale tak pleśniowo trochę to wygląda, więc nie wiem, czy one się będą do czegoś nadawały, czy niekoniecznie. Zaraz to sprawdzę. Tu mam owocki. I dzisiaj w promocji były te zapasy, te refile z mydłem do rąk, więc wzięłam 2. Dobra, rozkładam to wszystko szybko, żeby tu nie czekało, bo większość tych rzeczy powinna trafić do lodówki. Ja już ogarnięta. Zobaczcie, co znalazłam. Stary pierścionek, widzicie, jak on jest przetyrany. To jest... O, sorki, bo tak wam zniknęłam. To jest, słuchajcie, ten sam model. Tylko ten już dawno zapomniał, że był złoty i błyszczał. Bo takie są zniszczone te kryształki. Sorki, że tak wam się bokiem pokazuje, ale tak. Także ten stary wyrzucam. Bo już do niczego mi się ten pierścionek nie przyda. Patrzcie, jakie Andrzej zrobił piękne chlebki. Przyznaję się, nie pomagałam mu. Ja w tym czasie ogarnęłam, wiecie, rzeczy do lodówki i ogarnęłam kwiatki, dlatego że jedziemy tak po prostu na grillę, ale wczoraj były imieniny Anny, a tak się składa, że jedziemy do Ani. Więc biorę kwiatki. Jeszcze może zaraz wezmę jakąś wstążkę i ładnie przewiążę. I będziemy się powolutku właśnie zbierać. Kupiliśmy też winogronka, żeby zabrać jakieś owoce. No i przygotuję sobie, wyciągnę już może, słuchajcie, z lodówki nawet te... O! Widzicie? Ubrałam się w coś innego niż dres. I zabiorę te kremy brûlée. Mam nadzieję, że wszystkim posmakują. Muszę pamiętać też, słuchajcie, żeby zabrać palnik. Bo nie wiem, czy nasi gospodarze mają. A że jednak, wiecie, ten spieczony cukier na wierzchu robi ogromną robotę, to trzeba być przygotowanym. A to mój piękny mąż, Andrzej, piekarz. No, siemiennie, pięknie wyszło, co? No pięknie wyrosły, naprawdę. Zobaczcie, jak to się cudownie prezentuje. Much later. Dzień dobry, wracam do was, słuchajcie. Wczoraj była niedziela i nic się do was nie odzywaliśmy po tym grillu. Przyznaję się, że w ogóle żeśmy zamilkli. Siedzieliśmy wczoraj cały dzień w domu. Nie robiliśmy nic takiego
wiecie, aktywnego. Wróciliśmy w sobotę, tak powiedziałabym, że późno, bo chociaż nie jakoś bardzo późno, bo przed 12 byliśmy już w domu. Chlebki Andrzeja, słuchajcie, skradły show. Wszyscy byli nimi zachwyceni. Także super. No a wczoraj muszę wam powiedzieć, że chociaż jakby nigdzie się nie wybraliśmy, tak wiecie, żeby coś aktywnego w cudzysłowie porobić, to aktywnie poklikaliśmy w komputery i kupiliśmy kolejne loty lotnicze, ale ma to masło maślane, kolejne bilety lotnicze, bo we wrześniu mamy gdzieś tam zaplanowany urlop. Będziemy mieli ten wyjazd All Excuse Me chyba, o którym wam mówiliśmy, ale mamy 2 tygodnie wolnego, a ten wyjazd z biurem podróży był tylko na tydzień, także ogarnęliśmy sobie kolejny wyjazd na kolejny tydzień, żeby przez całe 2 tygodnie robić coś fajnego, więc turbo się jaram. Ale nie po to przychodzę. O tych wyjazdach opowiem wam pewnie, jak one, wiecie, będą gdzieś bliżej realizacji, albo po prostu jak już wyjedziemy. Bo w sumie co opowiadać, lepiej po prostu wam pokazać te miejsca, no nie? Ale tak, przyszłam, bo zdękowałam taki oto, jak to się nazywa? Płyn do makijażu, płyn micelarny. To jest Ewelina Kosmetyczna, ta czarna, takie duże opakowanie. On mi się fajnie sprawdził, więc jakiś czas temu kupiłam sobie nowy. Ten krem to jest po prostu cudo. CeraVe, to jest akurat wersja bez SPF-a, miałam też tą z SPF-em. Bardzo wam ten krem polecam. Czuć naprawdę, że on coś na tej naszej buzi robi. Nie oblepia jej tak chamsko. Wydaje się taki lekki na skórze, ale naprawdę jego sobie, słuchajcie, używałam na noc, bo na dzień mam inny krem. I wstawałam i miałam takie jakby fajne poczucie, że jakby wiecie, że nakremowałam tą noc, tą buzię na noc i coś mi to dało. Także mega giga polecajka. Jak wypstrykam się z tych zapasów kosmetycznych, takich kremowych, które mam całkiem spore jeszcze, to na pewno do tego kremu wrócę. Na razie żadnych kremów, chociaż ostatnio kupiłam jeden krem. Na razie za bardzo kremów nie kupuję, dlatego że mam SPF-y i to mam takie SPF-y, jakby pod które nie trzeba w większości przypadków używać nic pod spód. Także jakby teraz tego typu kremy u mnie mocno, że tak powiem, są w eksploatacji. Mam też taki jeden SPF, który używam, pod który muszę używać inny krem i to jest spoko. Ale ogólnie powiem wam, że mam sporo jakby w moich zapasach kosmetycznych takich rzeczy, które są seriami, czyli mam coś na dzień i na noc. I ja tak lubię jakby używać kosmetyków z tej samej serii, z tym, że te kremy, które na mnie czekają jeszcze, to są kremy, słuchajcie, takie bardziej na okres jesienno-zimowy, także jeszcze chwilę muszą na mnie poczekać. No i dobra, kolejna rzecz, którą zużyłam, to jest The Body Shop Mango, żel pod prysznic, po prostu bardzo lubię ten zapach, naprawdę uwielbiam to, jak te produkty pachną. Także takie 3 rzeczy zużyliśmy. No i co? Chyba będę się już powoli z wami żegnać. A może jeszcze z takich rzeczy, godająca głowa, opowiem wam, bo wydaje mi się, że może być to coś ciekawego, może dla niektórych, że na naszym osiedlu jest beznadziejny zarządca i chcielibyśmy zrobić coś, żeby się go po prostu pozbyć, żeby zmienić na kogoś bardziej kompetentnego. I właśnie teraz jesteśmy w takim procesie, że wiecie, spotykamy się z tymi potencjalnymi zarządcami, rozmawiamy z nimi o tym, jaki mają model współpracy, no wiecie, jak to wszystko wygląda. I dzisiaj mieliśmy właśnie bardzo fajne spotkanie z jedną z firm. Ustaliliśmy, że na ten moment jest to nasz faworyt. Kilka spotkań już było za 2 dni, czyli w środę kolejne, i próbuję umówić jeszcze jedno na ten tydzień, bo chcielibyśmy, wiecie, możliwie jak najszybciej to wszystko ogarnąć, żeby pozbyć się zarządcy, którego mamy teraz, bo po prostu jest to katastrofa, szczyt niekompetencji. No, w każdym razie wiadomo, że zawsze na takim spotkaniu ludzie próbują się sprzedać, ale fajnie, bo pan był taki mocno rzeczowy i opowiadał nam o różnych przykładach, z którymi miał już styczność w swojej działalności.
Także powiem wam, że mega jestem podjarana, bo myślę, że to mogłaby być fajna współpraca. A czy taka będzie? To się okaże. No mam nadzieję, że jeszcze ten jeden zarządca, który mi przypadł do gustu, się da radę z nami spotkać w miarę szybko, bo zależy nam właśnie na czasie, wiecie, potem jakby zbieranie podpisów, pełnomocnictw i tak dalej, to wszystko znowu trwa. Więc chcielibyśmy jak najszybciej przejść do konkretów. Trzymajcie kciuki, żeby nam się to udało. A teraz co? No będę się właśnie żegnać. Jeżeli mieliście jakieś przeboje z waszymi zarządcami osiedli i walczyliście, przewalczyliście jakieś zmiany takich zarządców czy też administratorów, to dajcie znaka. W sumie, jeżeli ktoś z was może się taką historią podzielić, to ja chętnie poczekam, poczytam, bo nas to właśnie czeka. I dajcie znaka, czy zaplanowaliście sobie jakieś fajne wakacje na ten rok, bo ja się naszych wyjazdów nie mogę doczekać. Andrzej, mówiliśmy widzom, dokąd lecimy, czy nie? Nie wiem, chyba nie. A mówimy widzom, dokąd lecimy? To chyba żadna tajemnica, co? No, lecimy do Egiptu i lecimy do Włoch. Tak. Do Mediolanu. Precyzując, a w zasadzie w okolice Mediolanu, bo chcielibyśmy odwiedzić te jeziora, które są tam w okolicy i które są bardzo malownicze. Tak będzie. Się chowam, słuchajcie, żeby Andrzej się bym sfokusował. Dobrze, dajcie znaka właśnie jak tam ci wasi administratorzy, jak tam te wasze plany wakacyjne, a teraz bardzo wam za ten film dziękujemy. Pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę, komentarz, właśnie subskrypcję. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!